Ewangelia według Jana, rozdział 20. Pierwszego dnia, po dniu odpoczynku, Maria Magdalena przyszła rano do grobowca, gdy jeszcze było ciemno, i ujrzała odsunięty kamień od grobu. Przybiegła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus. Powiedziała im: wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. Piotr i ten drugi uczeń przybyli do grobu. Biegli obaj razem. Lecz ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. Nachyliwszy się, ujrzał leżące płótna, jednak nie wszedł. Szymon Piotr przybył po nim, wszedł do grobu i ujrzał leżące płótna i chustkę, która była na jego głowie, nie leżącą razem z płótnami, ale osobno zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł też drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu i ujrzawszy, uwierzył, bo jeszcze nie rozumieli pisma, że musi zmartwychwstać. Odeszli zatem ponownie uczniowie do siebie. Maria stała płacząc na zewnątrz przy grobowcu. Gdy płakała, nachyliła się do grobowca i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. Oni powiedzieli jej: kobieto, dlaczego płaczesz? Odpowiedziała im: bo wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, a nie wiedziała, że to jest Jezus. Jezus powiedział do niej: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona, uważając, że jest to ogrodnik, powiedziała mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a go wezmę. Jezus powiedział jej: Mario. Ona, gdy się obróciła, powiedziała mu po hebrajsku: Rabbuni, co wykłada się nauczycielu. Jezus powiedział jej: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Maria Magdalena przyszła, mówiąc uczniom, że widziała Pana i że to jej powiedział. Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia, gdy drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie byli z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku nich i powiedział im: pokój wam. Gdy to powiedział, pokazał im swoje ręce i swój bok. Uradowali się więc uczniowie, widząc Pana. Powiedział im ponownie: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Gdy to powiedział, tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komukolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu więc inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On powiedział im: jeśli nie ujrzę na jego rękach znaku po gwoździach, nie włożę palca swojego w znak po gwoździach i nie włożę swojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Po 8 dniach jego uczniowie byli ponownie w domu, a z nimi też Tomasz. Przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośrodku nich i powiedział: pokój wam. Potem powiedział Tomaszowi: daj tu swój palec i oglądaj moje ręce. Daj swoją rękę i włóż w mój bok. Nie bądź niewierzący, lecz wierzący. Tomasz odpowiedział mu: Pan mój i Bóg mój. Jezus powiedział mu: dlatego, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli. Wiele innych znaków Jezus uczynił wobec swoich uczniów, które nie są zapisane w tej księdze. Te jednak zapisane są, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i żebyście wierząc mieli życie w Jego imieniu.